trzecią niedzielę po Trójcy Świętej witam serdecznie i pozdrawiam z Katowic, a czy nie to hasłem tygodnia? W Ewangelii Łukasza 19:10 czytamy. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A fragment, który chciałabym, żebyśmy dzisiaj wspólnie rozważyli, to psalm tego tygodnia. W psalmie 103 w 13 wierszach czytamy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i odwraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się nieustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddali się od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Kochani, jak często chwalisz Pana Boga? Jak często w Twoich modlitwach wysławiasz Go za stworzenie, za to, że się Tobą opiekuje, za to, że Ci błogosławi? Jak często dziękujesz Mu za przebaczenie grzechów? Jak często dziękujesz za łaskę i litość, jaką ma nad Tobą? Do tego wszystkiego dzisiaj jesteśmy zachęcani. Przyszedł Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Są takie dni, myślę, w życiu każdego, kiedy się oddalamy, kiedy na swój sposób giniemy. Ale życzę nam, żebyśmy, nawet jak się zgubimy, odnaleźli drogę powrotną, abyśmy nie bali się tego powrotu, bo Bóg zawsze czeka na nas otwartymi rękami. Nie zapominajmy błogosławić Pana za to wszystko, za Jego miłosierdzie, za Jego łaskę, za to, że nam przebacza. Bo to jest właśnie jedna z części modlitwy. Chwalenie Boga. Obok dziękczynienia, proszenia, chwalenia Go, przepraszania. Życzę nam wszystkim, abyśmy nie zapominali, bo Bóg czyni wielkie cuda w naszym życiu. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam nie pamiętasz wszystkiego, co robimy niepoprawnie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz i nas ochraniasz. Panie, weź sobie całą chwałę i cześć z naszego życia. Daj, Panie, abyś nie musiał się wstydzić za to, co robimy, ale abyśmy byli godni nazywać się Twoimi dziećmi. Dzięki Ci za to, że Ty nas ratujesz, niezależnie od tego, co się dzieje. Amen. Błogosławionej niedzieli, zostańcie z Bogiem.